Kiedy myślimy o wielkich i niezwykłych przygodach, z reguły przychodzą nam na myśl dalekie i bardzo egzotyczne eskapady. No ja też tak mam. I kiedy myślę o przygodzie, to natychmiast pojawiają się żagle, najchętniej w Grecji, a najchętniej na Cykladach. Pamiętam, jak wiele lat temu znajomi po raz pierwszy zaprosili mnie na taki rejs i któregoś razu kończyliśmy żeglowanie bardzo późno wieczorem i kiedy dopłynęliśmy do wyspy Kitnos, do miejscowości Mericha, było już zupełnie późno i wszystko było pozamykane. W jednej z knajpek, po drugiej stronie uliczki biegnącej wzdłuż kei, jeszcze ktoś tam się krzątał, więc w pełni nadziei pobiegliśmy, może jednak, ale niestety nie. Właściciel, jak się okazało, zaproponował nam, że może nas poczęstować czymś do picia, jakąś herbatą, kawą, ewentualnie jakimiś suchymi przegryzkami. No a metaksa? No oczywiście, że metaksa również jest. Kiedy pan przyniósł nam nasze zamówienie, zapytał się oczywiście grzecznie, czy jeszcze coś byśmy chcieli. I na naszą odpowiedź, że to już dzisiaj wystarczy, pan powiedział, że on już sobie idzie do domu. No ale jak do domu? Przecież musimy się rozliczyć. Nie, nie musicie płacić. Przyjdźcie jutro na śniadanie. No cóż, jak myślicie, przyszliśmy na to śniadanie? No pewnie, że przyszliśmy. Zresztą byliśmy bardzo z tego zadowoleni, bo właśnie akurat jak myśmy się wybierali na śniadanie, to przypłynęli rybacy i przywieźli świeże ryby i świeże frutti di mare. Zjedliśmy w bardzo radosnej atmosferze to śniadanie, podziękowaliśmy panu za miłą obsługę i rozstaliśmy się, płynąc dalej. Wiele lat później odbywaliśmy taki rejs rodzinny, bardzo sympatyczny i również nasze drogi zawiodły nas do Kitnos, do Merichy i tak się złożyło, że też stanęliśmy niemal vis-a-vis tej knajpki, bardzo zresztą typowej dla Cyklad, wszystko w bieli i niebieskości, łącznie ze stolikami i po zejściu na ląd zauważyłem, że mimo nieobiadowej pory ktoś tam się krząta. Więc zagadnąłem człowieka i od słowa do słowa opowiedziałem mu naszą historię sprzed wielu lat, na co on się odwrócił i zawołał do pana siedzącego na przyrestauracyjnej werandzie w zupełnie drugim końcu i opowiedział mu to, co ja przed chwilą opowiadałem, na co tamten pan się lekko uśmiechał. Widać, że był zadowolony. Okazało się, że to właśnie właściciel. Ja go nie poznałem, on mnie nie poznał. No zresztą on ma tysiące klientów i trudno, żeby pamiętał każdego takiego jak ja. Poza tym minęło już kilkanaście lat. Tym niemniej wyraźnie było widać, że jest mu miło. Ponieważ atmosfera zrobiła się bardzo przyjemna, ktoś wpadł na pomysł, żebyśmy zarezerwowali właśnie u tego pana stolik na kolację, co też uczyniliśmy. Kolacja, jak to w Grecji, to prawdziwa biesiada, smakowita, obfita i bardzo radosna, z dużą ilością dobrego wina. Kiedy już skończyliśmy nasz posiłek, rozliczyliśmy się, ruszył w naszą stronę bardzo żwawo kelner, który nas obsługiwał, niosąc w ręku dwa niewielkie pakunki. Okazało się, że to były dwie flaszeczki uzo, podziękowanie od właściciela za wizytę i chyba bardziej jeszcze za to wspomnienie. No ale czy zawsze musimy gdzieś nie wiadomo jak daleko jechać, żeby przeżyć takie miłe przygody? No niekoniecznie. No i właśnie możemy się przekonać o tym, czytając choćby książkę Alka Rogozińskiego, teściowe muszą zniknąć. Ponieważ w naszej kulturze teściowe mają dosyć szczególne miejsce i już sam tytuł wywołuje lekki dreszczyk emocji. Czyżby to miał być jakiś poradnik dla zgnębionych synowych i zięciów? Czy państwo zauważyli, że od jakiegoś czasu książki stają się coraz bardziej opasłe? I nieważne, czy jest to poważna powieść, czy jakiś kryminał, czy political fiction,
Książki rosną i rosną, roszcząc sobie bardzo często prawa do bycia encyklopedią powszechną. Przy okazji jakiejś opowieści, czasami zupełnie banalnej, otrzymujemy pogłębioną analizy polityczne bądź historyczne, wywody ekonomiczne, szczegółowe specyfikacje techniczne różnych urządzeń. Pamiętacie może Państwo narzekania uczniów na rozbudowane opisy przyrody w nadniemnej elizie orzeszkowej? Z dzisiejszej perspektywy to mały i bardzo subtelny pikuś. Szczególnie celują w tym rozwijaniu się niczym rulon wykładziny dywanowej autorzy zza wielkiej wody. Coraz trudniej znaleźć po prostu zwykłą opowieść. Na szczęście jednak wciąż takie się zdarzają. I do takich właśnie zaliczamy książkę Alka Rogozińskiego Teściowe muszą zniknąć. Nie liczcie zatem Państwo, że znajdziecie tam dokładną specyfikację techniczną Nissana Micra, w którym w pewnym momencie poruszają się teściowe. Nie ma informacji, jak działa aplikacja Ubera, z którego tak często bohaterowie powieści korzystają. Nie ma też opisu technologii budowlanych z okresu powojennego, z którego to pochodzi budynek, w którym mieszka Amelia i Janusz i który odgrywa naprawdę ważną rolę. Nie ma też opisu precjozów znajdujących się w skarbcu na Jasnej Górze, do którego docierają w końcu bohaterki, no i nie tylko one. Jest za to zgrabnie skomponowana fabuła. Można zaryzykować stwierdzenie, że książka dzieli się na dwie części. To jest do morderstwa i po nim. W pierwszej części poznajemy prawie wszystkie postacie występujące w książce. Przy czym świetnie się bawimy, bo każda z tych postaci jest nietuzinkowa, a autor bezlitośnie natrząsa się ze słabości i różnych przywar, które są one wyposażone. Momentami przypomina to dobry kabaret. Szczególnie dostaje się panom występującym w powieści, poza komisarzem Darskim, nie ma tam żadnego normalnego, solidnego faceta. Tylko same powykręcane dziwolągi. A może to znak naszych czasów i autor zwraca nam uwagę na jakiś ważny problem. Najważniejsze w powieści Teściowe muszą zniknąć są oczywiście panie, szczególnie tytułowe teściowe. Ogień i woda. Maja Wrzesińska, bardzo nowoczesna, inteligentna, zbuntowana i nieco szalona, i Kazimiera Niedzielska, miłośniczka radia Święta Jadwiga i telewizji Czuwam. No ale cóż, skoro dzieci się pobrały, to i rodzice niewiele mogą na to poradzić, a dzieci się po prostu kocha i zrobi dla nich wszystko. Galeria ciekawych typów jest jednak znacznie bogatsza. To sprawia, że możemy dzięki temu liczyć na kolejne zwariowane zwroty akcji. Choćby Tygrys Złocisty, bo z warszawskiego półświatka człowiek cokolwiek żałosny i karykaturalny z nadwagą i grubym karkiem, którego jednak wszyscy się panicznie boją. Z drugiej strony Babę, młodsza córka Mai, niby nieobecna i niezainteresowana, ciągle zatopiona w ekranie smartfona, a jednak nieodrodna córka swojej mamy. Dzięki swojej inteligencji i przenikliwości ma wielki wpływ na przebieg całej akcji. No a akcja? Najpierw jest tajemnica, której jej depozytariusz nie może nikomu za nic w świecie zdradzić. I co jakoś mnie nie dziwi, ani się obejrzymy i już cała Warszawa o niej dyskutuje, i próbuje rozwikłać zagadkę w niej zawartą. Później dochodzi do tajemniczego morderstwa, w które zostaje wrobiony Janusz, syn Kazimiery. Następnie znika Amelia, córka Mai. No, w tym momencie staje się zupełnie jasne, że teściowe muszą wkroczyć do akcji. Teściowe w żaden sposób nie mogą się dogadać, ale los sprawia, że obie panie wręcz wbrew swojej woli współdziałają, aby odnaleźć i oswobodzić Amelię.
Obie panie razem to mieszanka mocno wybuchowa. Każda z nich myśli inaczej i działa inaczej, naturalnie niczego ze sobą wcześniej nie uzgadniając. A jednak wspólnie doprowadzają do wielkiego finału. Zanim ten finał nastąpi, nie jeden raz jesteśmy zaskoczeni nieoczekiwanymi poczynaniami kolejnych bohaterów powieści. Aby dojść do ostatecznego rozwiązania zagadki, musimy poznać dziwne, niekiedy skomplikowane relacje łączące bohaterów książki, łącznie z najbardziej zaskakującymi koneksjami ojca Petroniusza z Jasnej Góry. No cóż, teściowe muszą zniknąć Alka Rogozińskiego. To zgrabnie napisany kryminał z dużą dawką poczucia humoru. Czytając niektóre fragmenty, trudno powstrzymać się od wybuchu gromnego śmiechu. Przy okazji dodatkowa korzyść. Mamy dość dobre ćwiczenie mięśni brzucha. Z niecierpliwością czekam lektury kolejnej powieści Alka Rogozińskiego, która już na mnie czeka na półce. Dziękuję. Do usłyszenia.